Jesteśmy w Glacier Park, narodowym parku, który jest pierwszym międzynarodowym parkiem, bo jest połączony z kanadyjską częścią ziem tych, gdzie jest ustanowiony park. Jest to historycznie terytorium czarnych stóp i to oni tutaj funkcjonowali i żyli. Później w 1800 latach przyszli tutaj traperzy, którzy polowali na zwierzęta, aby móc sprzedawać futra. Później rozpętała się tutaj gorączka złota i srebra, aby wreszcie 100 lat temu ustanowić tutaj park. Jest dosyć chłodno, więc musieliśmy się cieplej ubrać i Krzysztof w ogóle nie chce wychodzić z samochodu. Jest bardzo zielono, są góry, są rzeki, są jeziora i lodowce. Wszystko w jednym. I do tego wszystkiego kraina niedźwiedzi, których nie wolno karmić, oczywiście, wiadomo. Bo jedzenie ludzkie po pierwsze szkodzi niedźwiedziom, a po drugie niedźwiedzie przestałyby, znaczy bliżej by podchodziły do ludzi i byłoby to bardziej niebezpieczne. Na szczęście jest to bardzo dużo miejsc, w którym niedźwiadki mogą się posilić i właśnie takie miejsce też widzieliśmy przed chwilą. Na zboczu góry rosną dla nich prawdziwe przysmaki. W XVIII-XIX wieku terytorium to było przetrzebione przez traperów, którzy polowali tutaj na zwierzęta z uwagi na ich skóry i futra. Jechaliśmy wzdłuż jeziora McDonald. Droga wiła się dosyć kręto wzdłuż brzegów. Podziwialiśmy jezioro, a potem bardzo szybko wspięliśmy się do góry i jesteśmy teraz na przełęczy. Jak widać, po prostu jest chłodnawo. Ale dzięki temu jest mniej ludzi i jest spokojnie. Zostałem zawezwany przez okoliczności do wypowiedzenia się na temat pięknych okoliczności przyrody tym razem. Dlatego się ubieram i będę mówił. Kraina pradawnych Indian rozciągająca się wzdłuż całego pogranicza między Stanami a Kanadą w tej części zachodniej pomiędzy Albertą a tym stanem, w którym teraz jesteśmy i ostatnim parkiem na naszej trasie jest bardzo intrygująca. To tu czarne stopy robiły różne rytuały szamańskie, skalpowali białych ludzi, którzy przypływali, przyjeżdżali zza oceanu, żeby grabić ten teren. Ale nie o tym. Miałem mówić. Dobrze, przyszedł wreszcie czas. Zrobiło się super rzeźko. Przyszedł czas na czapki.
Nie wyciągam jeszcze rękawic, żeby nie było, ale rzeźko jest. Właśnie przed chwilą odkryłam termometr na zewnątrz. 12 stopni. Jeśli ktoś szykuje się do lata, to tylko z nami. Tak, a trzeba przypomnieć, że przecież jest dzisiaj chyba 13 czerwiec, 11. Nawet w deszczu ten park jest naprawdę bardzo ładny. Nie trzeba niczego poprawiać. Trochę słońca by się przydało, ale jak nie ma, to trudno. Dziś strasznie wieje, ale jedynym plusem tego dnia poza wiatrem jest fakt, że wjechaliśmy właśnie do Kanady. Wjechaliśmy do Kanady, przeszliśmy odprawę dosyć drobiazgową, chociaż nie trzepali nam całego auta, ale okazało się, że mamy na dachu kilka sztuk drewna, co jest zabronione. No więc oddaliśmy drewno i bez żadnych kłopotów pan życzył nam miłego pobytu w Kanadzie. Także wjeżdżamy i będziemy eksplorować stan Alberta. Pan powiedział nam welcome to Canada i my dziękujemy, witamy też w Kanadzie, zapraszamy do Kanady. Wybraliśmy drogę numer 93, która nazywa się Icefields Parkway i prowadzi pomiędzy górami ogromnie długą taką doliną wzdłuż różnych jezior i lodowców. No i tą dolinę staramy się eksplorować i pogoda nam bardzo skutecznie uniemożliwia. Ale się staramy przecież. Dlatego widoki może nie są zbyt spektakularne, ale w górach jest z reguły dżdżysto mokro, dlatego że taki jest ich urok. Przemieszczamy się w kierunku północno-zachodnim, na tym obszarze bardziej w kierunku zachodnim i liczymy na poprawę pogody, oglądając piękne widoki. Czyż nie tak, proszę pani? Tak, tylko jest deszczowo i niektórzy nie wyłażą z auta. Bo po co? Bo pomoczy się. No właśnie, żeby wam udowodnić, że wszyscy nie wyłażą z auta, to ja osobiście teraz otworzyłem drzwi, wyłażę i żeby pokazać na sam koniec jeszcze to, co wszyscy nie widzieli podczas mojego gadania, to pokażę, co ja widzę z przodu. A ze mną, obok mnie, z lewej, z prawej jest mnóstwo innych osób oglądających, którzy również pewnie ubolewają, że nie ma tak super pięknej pogody, bo tam wszędzie na szczytach chowają się lodowce, które pewnie mieniłyby się różnymi fajnymi kolorami, tęczowymi, może nie tęczowymi, niebieskimi bardziej. A tak podziwiamy tylko szmaragdowe wody jeziora. Jak widać, niektórzy mają straszliwą zimną krew, chciałoby się powiedzieć, odwagę, głupotę, tego nie wiadomo, ale nurkują do jeziora, żeby zrobić wyśmienitą fotkę na Insta. My nie będziemy na Instagrama robić takich fotek, ale ja nie będę, w sensie, wyślę żonę. Zróbmy tak. Nie mogę wysłać żony, bo żona ma świeżą fryzurę zrobioną właśnie wczoraj.
jedziemy w kierunku Jasper, albo się czyta Jasper, nie wiem. To jest taka miejscowość na końcu drogi 93, która łączy dwa parki narodowe w Kanadzie. No i niestety nie można nigdzie tu spać, pomimo, zobaczcie, takich pięknych miejscówek z tyłu. Tam akurat stoi jakiś europejski chyba pojazd. Ale my nie będziemy łamać przepisów i nie będziemy stać w takich zakątkach dzikich, ładnych miejsc nieprawnie. Tylko właśnie za Jasper kawałeczek kończy się Park Narodowy i tam będziemy mogli sobie już zaparkować zupełnie po legalu. Taka mała ciekawostka, nie wszystkim znana, to jest kosz na śmieci. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kosz na śmieci jest w miejscu, w którym są często niedźwiedzie. W sensie często, bo tu mieszkają. I na sprytny patent, jak widać, otwieranie tego kosza, nie można go otworzyć w ten sposób. Trzeba włożyć rękę i nacisnąć mechanizm, który uruchamia zapadkę. I wtedy można podnieść bezpiecznie ten kosz. Więc niedźwiedź ze swoimi pazurami wielkimi, kłaczastymi szponami nie może tego zrobić, bo nie wie nawet, że tak można zrobić. Więc te kosze są zabezpieczeniem na odpadki, żeby nie roznosiły je ich po całym terenie różnych dzikich miejscówek. Tak się ciężko oddycha, bo idziemy na taką idziemy na spacerek. Chciałoby się powiedzieć, ale można by to porównać do jakiejś potężnej wyprawy himalajstycznej. Oczywiście do końca tak nie jest, ale z Himalajami ma to tyle wspólnego, ta wyprawa, że tam jest lodowiec Athabasca. Idziemy podejść jak najbliżej, żeby znaleźć się w samym centrum jego lodowca. Żeby dostać się do lodowca, trzeba pokonać kilka takich płatek, które są nad rwącą rzeką lodowcową. No i trzeba przejść przez nie, żeby się nie wypierdolić. Chciałem powiedzieć, żeby się nie wyrypać. Wywrócić znaczy. Ale każda taka kładka, to są kilka, prowadzi w końcu do bardzo ładnego punktu widokowego. Tak, widokowego, wywalić się też łatwo. Do bardzo ładnego punktu widokowego na cały lodowiec. Także daliśmy radę się wdrapać na punkt widokowy glaciaru w górach skalistych lodowca w parku Jasper, to zależy kto jak wymawia. Tabliczki informacyjne o pozycji czoła lodowca ustawione są już na drodze dojazdowej do parkingu, z którego szliśmy ładnych kilkanaście minut, więc widać, że lodowiec potężny był i miał rozmiary, skoro tabliczka była tutaj i musiał przykrywać naprawdę połowę tych gór, a teraz został tylko języczek, który jest tam jakieś 800 metrów, może kilometr przed nami. No to są jakby oznaki, może nie ocieplania się klimatu, bo takie wahania temperatur pewnie w ciągu tysiącleci są duże, ale jednak oznaki zmian w pogodzie. W 1908 roku lodowiec zaczynał się na samej górze drogi dojazdowej i obejmował swoją objętością całą tą dolinę i był naprawdę niewyobrażalnej
wielkości, takim zwałem lodu, który musiał sięgać naprawdę od samego końca języków tych pobocznych lodowców aż po tamten z prawej strony, więc pewnie wypełniał całą dolinę swoją objętością. Dzisiaj dzień nam się rozciągnął dosyć znacznie i pyknęło nam właśnie 480 km jazdy, odkąd wyruszyliśmy z Calgary. I pogoda też nam się zmieniła od słonecznej przez deszczową, ale nic dziwnego, bo się wspinaliśmy podczas tej drogi do parku dosyć wysoko, no i były lodowce. A teraz pomału dojeżdżamy już na taki dziki kemping. Jeszcze nie wiemy, czego się tam spodziewać, ale musieliśmy tak dużą odległość pokonać, żeby wyjechać z parku. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie również nie wolno nocować na dziko, albo i nie na dziko, w parkach narodowych. Więc wszystkie te kempingi były albo płatne, albo zajęte. Dlatego już wyjechaliśmy i mamy nadzieję, że uda nam się bezpiecznie przenocować.